Dzień dobry. Dzisiejszego dnia przygotowałem kolejny rower do prezentacji, a jest to rower firmy Duoc model C29. W tym oto kartonie. Wbrew pozorom nie jest to taka prosta sprawa. Rozpakować samodzielnie. Wiecie co? Tak sobie myślę, że chyba nie będę Was zanudzał jakimś rozpakowaniem. Pokażę, jak on będzie stał gotowy i zmontowany. Rower złożony, poskładany i słuchajcie, pierwszy raz w życiu miałem coś takiego, iż producent wymaga, ma jakieś wymagania względem filmu. Wymagania są tego typu, o nie zdążę powiedzieć, bo już deszcz zaczyna padać, kropki się pojawiają. Może zdążę, to będę się, jak to się mówi, streszczał. Słuchajcie, wymagania były tego typu, żeby nie, będę mówił szybko, żeby nie poświęcać dużo czasu na sprawy związane z unboxingiem, rozpakowanie, składanie czy coś. Producent powiedział, że jego to nie interesuje. Właśnie też mnie dziwi, że ludzie większość czasu poświęcają podczas takiej prezentacji na unboxing, gdzie testy, jazdy, piękne ujęcia, takie wiecie, artystyczne, o tu kwiatki pokażę, później przeskok na rower, ujęcia z drona. Nie, producenci tego nie chcą. Oni są generalnie, żeby ten rower z kartonu wyciągnąć, ludziom pokazać i powiedzieć, co on ma, a czego nie ma i to wszystko. Więc mówię, co on ma. Albo czym w ogóle jest. To jest rower na aluminiowej ramie z kołami 29 cali, hamulcami tarczowymi, mechanicznymi, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Średnica 160 mm. Fajne aluminiowe platformy, solidna stopka, solidny bagażnik, miękkie, wygodne, szerokie siodełko i teraz kierownica. Kierownica fajna, bo jest prosta i szeroka. Wygodne gripy, włącznik, zaraz, może tak, naciśniemy tutaj nasz wyświetlacz. Dobra, uruchomił się. Z kolorów to ja widzę tylko te dwie żółte kreski. To są kolory, chociaż biały, czarny to też kolor. Co my tutaj mamy? Tak, przerzutka lewa, przerzutka prawa. Lewa odpowiedzialna za tą korbę trzyrzędową, prawa za wolnobieg Shimano siedmiorzędowy. Przerzutka budżetowa Shimano Tourney. Właśnie mam problem. Tourney się mówi, czy Tourney się mówi? Nigdy nie wiem. Jedni mówią tak, drudzy tak. Następnie adres firmy Duoc. No i tu logo mamy takimi chromowanymi, ładnymi literkami. Silnik przekładniowy, bezszczotkowy, 750 W. Nominalnie, maksymalnie, wedle producenta, 1000 W. Bateria, czytałem specyfikację, bateria ma 15 Ah, także jest całkiem przyzwoitej pojemności, napięcie 48 V. Tu mamy włącznik baterii 0, jedyneczka, port ładowania, a tu mamy wskaźnik poziomu naładowania baterii. O, tak paluchem nacisnę, nie wiem, czy będzie widać. Widać. Jeszcze co prawda do końca nie jest naładowana, ale już świecą wszystkie diody. Co tu mamy kolejnego? Aha, to mi się nie podoba, te błotniczki są takie trochę skąpe. Choć gdyby był młody człowiek, to pewnie od razu by wywalił bagażnik, błotniki i z przodu i z tyłu, no bo to wiocha. A i stopkę by też do podparcia odkręcił, bo to wiocha. No ja jestem z Wiochy i po prostu tak robię, jak się robi na wioskach. Amortyzator, pewnie to nie jest olejowy. Myślę, że to będzie sprężynowy, ewentualnie sprężynowo-olejowy. Tu mamy blokadę, można sobie amortyzację zablokować. Z drugiej strony mamy regulację skoku, ale co mi się podoba, ma skok. No jeszcze tego dokładnie nie sprawdziłem, ale producent zapewnia, że około 100 mm. W każdym razie fajnie pracuje, płynnie. Już kawałeczek się przejechałem tym rowerem, także mogę już cokolwiek na ten temat powiedzieć. Wracając do kierownicy, gripy oczywiście gumowe, wygodne, profilowane. W tym miejscu oryginalnie była zamontowana nie manetka, bo zobaczcie, czy... A, żebym nie wystartował. Dobra, wyłączymy. Dobra. O, tu mamy manetkę. A pierwotnie był założony grip całościowy. No generalnie on wygląda nie do poznania tak samo, tyle że mamy tutaj taką wąską szczelinkę, tu jest taka połówkowa manetka. Tak było zamontowane, gdyż rower przyszedł jako przystosowany do przepisów europejskich. Więc skryzowany był do 25 km na godzinę, czy jak to woli, bo mnie zaraz to będzie poprawiał pewnie. Skryzowany, zblokowany,
odcięcie mocy do 20, czy prędkości do 25 km i do 250 W. Ja sobie to rozkryzowałem i teraz ma nominalnie 750 W, maksymalnie 1000 W i osiąga prędkość ponad 50 km na godzinę. Z tym, że te 50 to trzeba sobie dopedałować, bo na manetce takiej prędkości nie osiągniemy. Tu z kolejnych rzeczy jest, widzicie, ten taki dziwny przedmiot, to nie jest żadna latarka, czy radiostacja, czy rakieta, to jest ładowarka. W tym miejscu jest taka gumka, odklamy gumkę, podłączymy sobie telefon kabelkiem, przejdziemy z tej strony, o, siodełko mokre, a ja mam robić testy, ale etui jest wodoodporne, nie wodoszczelne, tylko wodoodporne, ale odporność polega na takiej odporności jak teraz, czyli jak pada albo siąpi deszcz, nie do zanurzenia w rzece. Co ja miałem? Aha, dobra. Tu wkładamy sobie ewentualnie, dobra, nie będę rozpinał jedną ręką, telefon, możemy włożyć sobie jakieś karty bankomatowe, dokumenty, paszport, jak będziemy uciekać przed naszym przyjacielem ze wschodu, czy przed innym zagrożeniem. No i tędy kabelek sobie przeciągamy z ładowarki w to miejsce i do telefonu i możemy sobie włączyć przykładowo nawigację, czy w trakcie jazdy słuchać sobie muzyki. Uruchomimy ponownie. Jest, jest. Nawet nie zauważyłem. I teraz tak, tu mamy po lewej stronie kierownicy też taki włącznik, wyłącznik. Tu jest włącznik sygnału dźwiękowego. Naprawdę, no, potwornie, potwornie brzmi. Jak ten rower w domu składałem, jak nacisnąłem, to aż pies dęba stanął. No i tu mamy światełko. Z przodu, jak i z tyłu. Sprawdzimy. Świeci. Oczywiście, że świeci. I z tyłu. Z tyłu też świeci i od razu robimy hop, siup do góry nogami i sprawdzamy, czy zaświeci się nam stop. Trzy razy, chyba się nagrało. Omówiłem wszystko, żeby nie mieli pretensji. Chwalić nie będę, ganić nie będę. Ja na swoim kanale nie reklamuję, tylko zawsze zaznaczam, że prezentuję, czyli pokazuję dany produkt. Ale mogę powiedzieć takie swoje sugestie, dla kogo ten rower ewentualnie mógłby być. Moim zdaniem dla takiego starego pierdziela jak ja, a tym bardziej dla jeszcze bardziej starego pierdziela, raczej dla młodego chłopaka ten rower nie jest. Widziałem już recenzję na temat tego roweru. Tłumaczą albo piszą, albo no, w każdym razie informują, że to jest rower górski. Moim zdaniem to nie jest rower górski, bo nie wystarczy zdjąć błotniki, bagażnik, stopkę i uznać, że to jest rower górski. Co prawda ma 21 przełożeń, no tam inne rzeczy takie, można powiedzieć, wspólne z rowerami górskimi, ale jak dla mnie to jest rower taki trekkingowy. A skoro trekkingowy, czyli taki do miasta, na ścieżki leśne, po górkach oczywiście też, ale nie karkonosze czy sudety. O baterii już wspominałem, napięcie, pojemność, producent deklaruje, ale na to nie mamy co patrzeć, bo wiecie, rząd też deklaruje różne rzeczy i obiecuje, a jest zupełnie inaczej. W każdym razie, tak jak mówiłem, jest 15 amperogodzin i producent mówi, że w trybie czysto elektrycznym, czyli jadąc na manetce, wiadomo, że to jest uzależnione od wielu, wielu czynników, ale możemy przejechać niby od 40 do 60 km, a w trybie wspomagania, czyli takim, no jak jedziemy sobie tam, no tak myślę, no przypuśćmy na trzecim stopniu, drugim czy trzecim stopniu wspomagania, to możemy pokonać odległość chyba od 100 nawet do chyba 120 km, ale mówię, to jest bardzo płynne i to nie jest żadną deklaracją, że tyle akurat musimy przejechać, bo zależne jest to od bardzo wielu czynników naszej wagi, usytuowania terenu z wiatrem, pod wiatr, z górki pod górkę i inne tam rzeczy. Zresztą ci, co się znają na rowerach, no to wiedzą, a ci, co się nie znają, to się dowiedzą. O, a ja już tu 10 minut gadam, a miało być krótko, zwięźle i na temat. Dobrze, wiecie co? Bo tu coraz mocniej pada. To sobie zdejmę, bo tylko będzie mi przeszkadzało. O, tu mamy na takim uchwycie fajnym. Uchwyt taki kulowy, także możemy sobie obracać jak chcemy. No dobrze, skoro jeszcze tak mocno się nie rozpadało, to ja kask na głowę i kawałek się przejadę. Zobaczymy w ogóle, jak to jedzie. Chociaż ja wiem, jak to już jeździ i powiem wam nie najgorzej. A, omówiłem, nie mówiłem, jakie wady, jakie zalety. No, poza tymi błotnikami, bo błotniki takie skąpe są trochę. Ale to jest ogólnie dostępne, wiele pieniędzy nie kosztuje, można sobie dokupić w sklepie rowerowym, na Allegro czy gdziekolwiek. A, jeszcze ważna informacja, znowu bym zapomniał. W opisie filmu podam link
do producenta i co jest ciekawe, on sprzedaje również na naszym polskim Allegro. Także nie ma obawy, nie będę gdzieś kupował z Niemiec, z Holandii czy z Francji, bo to wiecie, mogą oszukać. Ta sprzedaż akurat tego roweru jest prowadzona na polskim Allegro. Do 14 dni można dokonać zwrotu, wszystko jest na legalu, także nie ma co się obawiać. I podczas pierwszej jazdy, jako mankament, mogę powiedzieć hamulce, zresztą oglądając prezentację na innych kanałach, każdy na to narzekał. No to są takie, można powiedzieć, nie hamulce, a spowalniacze. Najlepiej by było wymienić sobie je na hydrauliczne i można w granicach, no nie wiem, 200 zł sobie wymienić i wtedy już by były tak zwane żylety. One owszem hamują, ale nie są przystosowane do prędkości takich jak ten rower osiąga, czyli do około 50 km na godzinę. Jeżeli mamy ustawione na tryb przewidziany w Europie legalny, jadąc z prędkością do 25 km i z mocą do 250 W, zupełnie te hamulce wystarczą. Jeszcze Wam pokażę, jaką prędkość rozwija rower na manetce bez obciążenia. Także tylko sobie rower przechylę tutaj na stopce. I oczywiście ta prędkość to nie będzie taka sama. No tak, tylko że trzeba włączyć najpierw. Mam wspomaganie na zero. Plusikiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu oczywiście można sobie dokonać przeróżnych tam modyfikacji, jak komu co pasuje. Dobra, naciskamy na manetkę i patrzymy, ile tu nakręci. Widać? Chyba widać. Buja się buja. Zaznaczam, iż bateria nie jest do pełna naładowana. No ale 54 pokazało. Oczywiście tej prędkości nie osiągniemy na manetce. Będzie gdzieś około 40. Do 50 możemy sobie dopedałować. Czyli nie jedziemy na manetce, a jedziemy na wspomaganiu. Tak jak w tym przypadku na piątce, na maksimum. Pedałujemy na najszybszych przełożeniach i bez problemu 50 na godzinę możemy sobie osiągnąć.